my! STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Pogoni Szczecin. W pierwszej połowie nie wyglądało to najlepiej, chociaż dobrze zaczęliśmy. Strzeliśmy bramkę, no ale daliśmy się dwa razy zaskoczyć niepotrzebnie, nawet trzy. No udało się szczęśliwie wybić tą piłkę, no i gra zaczęła się od nowa. No w drugiej połowie wyglądało to znacznie lepiej. Strzelaliśmy bramki, mecz wygrany. Najważniejsze w naszej sytuacji to jest na wagę złota. Pierwsza połowa wyglądała tak przede wszystkim z naszej winy, bo to my popełnialiśmy proste błędy i z tego Termalika strzeliła nam dwie bramki. Mieli jeszcze okazję na trzecią. Na szczęście nie strzelili. No my w przerwie powiedzieliśmy sobie, że muszę wystrzegać tych błędów. A robić to z pierwszej połowy, co robiliśmy dobrze i wygramy ten mecz i tak się to udało zrobić. Te trzy punkty dają nam 13 miejsce w tym momencie. Odbijamy się od tej linii, od tej kreski słynnej i jesteśmy nad Lechią Gdańsk. No tak, no, w pewnym momencie mieliśmy już straty o 8 punktów do bezpiecznej pozycji. Teraz mamy 3 punkty nad Termaliką, która jest 15. Nie jest źle, ale dużo pracy jeszcze przed nami, bo to jeszcze nie koniec. Zostało 9 spotkań, ale myślę, że jak będziemy grać tak jak w drugiej połowie, z takim zaangażowaniem, z taką wiarą, to jestem w dobrej myśli. No świetna wiadomość, że tak powiem. No, z takim założeniem tutaj przyjechaliśmy tak naprawdę. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężkie spotkanie, wyrównane spotkanie, bo obydwie drużyny no, potrzebują tych punktów. No ale udało nam się, plan wykonaliśmy, jesteśmy coraz wyżej. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie jeszcze tą sytuację swoją polepszymy i będziemy w lepszych nastrojach.